Witam serdecznie, z tej strony lekarz Marek Skoczylas. Na pewno wielu z Państwa zastanawia się, co faktycznie zmieni się w Państwa zdrowiu, jeśli zaczniemy regularnie spożywać kurkumę. Obiecuję, nie zrobimy się żółci. To mogę zagwarantować. Ale mówiąc już tak całkiem poważnie. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób sceptycznie patrzy na doniesienia tyczące się wpływu roślin na zdrowie człowieka. Ale po wysłuchaniu dzisiejszego filmu, wiele osób zdecydowanie zmieni zdanie, w szczególności na temat kurkumy. Jeśli zatem cierpisz na przewlekły stan zapalny, otyłość, cukrzycę lub też masz problemy z łuszczycą albo bielactwem czy też wątrobą, to usiądź wygodnie, ten film jest dla Ciebie. Prócz wymienienia korzyści zdrowotnych, w dzisiejszym filmie odpowiem także na wiele ciekawych pytań. Na końcu pojawi się także przepis na złote mleko, czyli na tradycyjny leczniczy napój medycyny ajurwedyjskiej, oczywiście z zawartością kurkumy. W sekcji pytania dzisiejszego filmu odpowiadam na pytania. W jakiej ilości spożywać kurkumę? Czy powoduje objawy uboczne? Jakie są przeciwwskazania do jej stosowania? Jak zwiększyć jej wchłanianie? Czy wchodzi w interakcję z lekami? Jak ją przechowywać? Czy wybiela zęby? I czy wspomaga leczenie trądziku? Zapraszam na dzisiejszy film. Film rozpoczniemy od wpływu tej rośliny na układ nerwowy. Otóż doniesienia ze świata nauki dowodzą, że związki zawarte w kurkumie, zwłaszcza oczywiście kurkumina, pozytywnie oddziałują na komórki układu nerwowego i co bardzo ważne, chronią te komórki. To w dzisiejszych czasach, gdy mnoży się plaga chorób układu nerwowego, naprawdę bardzo ważna informacja. Oznacza to mniejszą zapadalność, uwaga, na chorobę Alzheimera, kolejno na chorobę Parkinsona i depresję, na którą, sądząc po twarzach osób, które mijamy codziennie na chodniku, cierpi coraz większa ilość osób. Co więcej, istnieją przesłanki, by twierdzić, że kurkumina może wspomagać leczenie stwardnienia rozsianego oraz stwardnienia zanikowego bocznego. W dalszych swoich rozważaniach skupię się na chwilę na powiązaniu pomiędzy stosowaniem kurkuminy a przebiegiem choroby Alzheimera. Na początek podzielę się z Państwem pewną ciekawostką. Otóż według dotychczasowych obserwacji częstość występowania choroby Alzheimera u starszych mieszkańców Indii jest ponad czterokrotnie mniejsza niż u mieszkańców Stanów Zjednoczonych w tej samej grupie wiekowej. Być może zdążyli się już Państwo domyślić, że za taki stan rzeczy odpowiada częstotliwość spożywania przyprawy curry, której jednym z głównych składników jest właśnie kurkuma. Kontynuując temat, warto przytoczyć jeszcze jedno badanie, a mianowicie przeprowadzone na Azjatach w wieku od 60 do 93 lat. Wykazało ono, że osoby sięgające po curry okazjonalnie, często lub też bardzo często, uzyskały znacznie lepsze wyniki w skali MMSE, czyli krótkiej skali oceny stanu psychicznego, niż te, które spożywały ją rzadko albo też nigdy. I jeszcze dwa zdania na temat depresji. Jak się okazuje, jest to naprawdę skuteczna broń w walce z tą przypadłością, a tych zależności dowodzi metaanaliza, czyli badanie najwyższej jakości. Zatem, jak długo oraz w jakiej ilości stosować kurkumę w tej przypadłości? Otóż dowiedziono, że po 8 tygodniach wprowadzenia kurkumy do diety u osób z ciężkimi objawami depresyjnymi zaobserwowano u nich poprawę nastroju. Dodam, że była to dawka 500 mg przyjmowana 2 razy dziennie, a najlepsze efekty uzyskano u osób zmagających się z depresją atypową. Ale pozytywne oddziaływanie na układ nerwowy to nie jedyna korzyść ze spożywania kurkumy. W czasach, gdy każdy z nas zna kogoś, kto chorował na nowotwór, działanie przeciwnowotworowe tej rośliny może okazać się na cenę złota. Badania obserwacyjne dowodzą, że kurkumina sama lub też w połączeniu z innymi substancjami zapobiega i wspomaga leczenie raka jelita grubego, raka trzustki oraz raka piersi. Prócz tego raka prostaty, szpiczaka mnogiego, raka płuc, raka jamy ustnej oraz płaskonabłonkowego raka narządów głowy oraz szyi. Ale roślina ta jest w stanie osłabić także zasięg działania mordercy numer 1 na świecie, który uśmierca najwięcej istnień ludzkich z powodu chorób przewlekłych. Mowa oczywiście o chorobach sercowo-naczyniowych. Badania bezsprzecznie dowodzą, że kurkuma skutecznie chroni przed chorobami układu krążenia, takimi jak przerost lub też niewydolność serca, kolejno miażdżyca, tętniak aorty, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu oraz powikłania sercowo-naczyniowe związane z cukrzycą. Przechodząc dalej, nie sposób nie wspomnieć o jej korzystnym wpływie na układ pokarmowy. Stanowi ona bowiem wspaniałe uzupełnienie kuracji stosowanych w leczeniu nieswoistego zapalenia jelita, a w tym
choroby leśniowskiego krona i oczywiście drugiej najczęstszej choroby, czyli wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Do takich wniosków doszli naukowcy w jednym z swoich badań, w którym oceniali skuteczność stosowania kurkuminy u pacjentów zmagających się z powyższymi chorobami. Zapewne zastanawiały się Państwo, ile kurkuminy przyjmowali chorzy. Otóż przez pierwszy miesiąc osoby z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego przyjmowały kurkuminę w dawce 550 mg dwa razy dziennie. Natomiast w kolejnym miesiącu dołożono im kolejną dawkę 550 mg. W przypadku pacjentów z chorobą leśniowskiego krona z kolei wynosiła ona 360 mg trzy razy dziennie przez pierwszy miesiąc, a następnie 364 razy dziennie przez kolejne dwa miesiące. Teraz pytanie, jakie były efekty leczenia? Otóż stosowanie kurkumy właśnie w takich ilościach przyczyniło się do zdecydowanego i znacznego obniżenia objawów powyższych chorób oraz markerów stanu zapalnego. Ale przy układzie pokarmowym zostaniemy jeszcze tylko na chwilkę. Okazuje się bowiem, że roślina ta jest równie skuteczna w niwelowaniu symptomów zespołu jelita drażliwego. Według badań jest ona w stanie złagodzić objawy powyższego schorzenia aż o 60%. Omawiając wciąż układ pokarmowy, warto dodać, że substancja ta jest pomocna w zwalczaniu bakterii Helicobacter pylori, która prowadzi do rozwoju wielu schorzeń układu pokarmowego, włączając w to chorobę wrzodową oraz zapalenie błony śluzowej żołądka, ale także nowotwór tego narządu. Te zależności zdecydowanie potwierdzają również badania, w których odnotowano pozytywną korelację pomiędzy spożywaniem kurkumy a zmniejszeniem częstości występowania wrzodów trawiennych. Przeprowadzone dotąd badania naukowe potwierdziły również istotną rolę kurkuminy w zapobieganiu, ale uwaga, także leczeniu cukrzycy oraz związanych z nią zaburzeń, włączając w to nefropatię cukrzycową, mikroangiopatię, czyli uszkodzenie ścian małych naczyń krwionośnych, oraz retinopatię, czyli patologiczne zmiany w obrębie siatkówki oka. Co więcej, przyczynia się do redukcji stężenia glukozy oraz hemoglobiny glikowanej we krwi. I teraz kolejna niezwykle ważna funkcja kurkumy. Otóż wykazuje ona działanie przeciwzapalne. Wszyscy ci, którzy chorują na choroby z trwającym, przewlekłym stanem zapalnym, wiedzą doskonale, jak wielki jest to problem. Często sięgamy po leki przeciwzapalne, ale niestety te nie są wolne od skutków ubocznych. I tu z pomocą może przyjść nam kurkuma. Dowodów naukowych na prawdziwość tych słów są tysiące. Co ważne, mowa tu o niwelowaniu poważnych stanów zapalnych, nawet tych związanych z przebiegiem chorób stawów. Dla przykładu, jedno z pierwszych badań potwierdzających te właściwości wykonano w 1980 roku. Uczestniczyło w nim 18 młodych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, których podzielono na dwie grupy. Pierwsza z nich otrzymywała kurkuminę w dawce 1,2 g dziennie, natomiast drugiej podawano niesteroidowy lek przeciwzapalny o nazwie fenylobutazon. Dodam tylko, że obie kuracje trwały 2 tygodnie. Końcowe wnioski były zaskakujące. Okazało się bowiem, że kurkumina wykazała podobne działanie przeciwreumatyczne do leku, a u chorych odnotowano m.in. zmniejszenie obrzęku oraz porannej sztywności stawów. I teraz najważniejsze. Warto podkreślić, że nie wystąpiły u nich żadne skutki uboczne. Poruszając temat kurkumy, a zwłaszcza zawartej w niej kurkuminy, nie sposób nie wspomnieć o jej działaniu ochronnym na naszą wątrobę. Doniesienia ze świata nauki dowodzą, że powyższe substancje mogą wspomagać leczenie niektórych jej schorzeń, włączając w to marskość wątroby, alkoholową oraz niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby oraz polekowe uszkodzenie tego narządu. Co więcej, według obserwacji poczynionych przez naukowców, kurkumina może chronić wątrobę przed toksycznym działaniem arsenu. Według badań naukowych, suplementowanie kurkumy może być także pomocne w łagodzeniu objawów zapalenia nerek w przebiegu tocznia. Dla wyjaśnienia dodam, że jest to jedna z najczęstszych manifestacji klinicznych właśnie tocznia układowego, czyli wielonarządowej choroby reumatycznej o podłożu autoimmunologicznym, dla tych, którzy nie wiedzą. Podczas przygotowywania materiałów do dzisiejszego odcinka moją uwagę zwróciło pewne badanie, którym objęto 24 pacjentów z nawracającym lub też opornym na leczenie toczniowym zapaleniem nerek. Otóż okazało się, że u osób przyjmujących do każdego posiłku jedną tabletkę z 500 mg kurkuminy doszło do znacznego zmniejszenia krwiomoczu oraz białkomoczu. Dodam, że takie efekty zaobserwowano po 3 miesiącach kuracji powyższą ilością kurkuminy.
Kontynuując temat, chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym ciekawym badaniu, w którym uczestniczyło 43 dializowanych biorców nerek od nieżyjących dawców. Po jego zakończeniu badacze doszli do wniosku, że kuracja kurkuminą w dawce 480 mg oraz kwercetyną w dawce 20 mg może poprawić wczesną czynność przeszczepu oraz zmniejszyć częstość występowania ostrego odrzucenia. Istnieją również badania wskazujące na korelację pomiędzy suplementowaniem kurkuminy a niwelowaniem zmian łuszczycowych. Te zależności są o tyle istotne, że dla chorych na łuszczycę medycyna konwencjonalna ma tak naprawdę niewiele do zaoferowania, prócz ewentualnych drogich leków biologicznych, które, jeśli nie są refundowane, są dla przeciętnego Kowalskiego ze względu na cenę po prostu niedostępne. A skoro jesteśmy już przy tematyce chorób skóry, chciałbym nawiązać do jeszcze jednego schorzenia, a mianowicie do bielactwa nabytego. Jest to choroba, w której komórki wytwarzające pigment w naszej skórze są niszczone, co przyczynia się do powstawania na niej białych plam. Jaki ma to związek z kurkumą? Otóż dane z badań naukowych sugerują, że dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym może ona wspomagać niwelowanie objawów powyższego schorzenia. W jednym z badań zastosowano u pacjentów terapię łączoną, naświetlaniem wąskopasmową lampą i miejscową aplikację kurkuminoidów. Według ostatecznych wniosków wdrożenie obydwu elementów jednocześnie jest skuteczniejsze w walce z bielactwem niż sama fototerapia. A dobre maści i kremy z ekstraktami z kurkumy odnajdziecie Państwo bez problemu w sieci, poza tym w aptekach czy też zielarniach. A teraz po części teoretycznej przechodzimy do sekcji pytania oraz odpowiedzi. Rozpocznijmy od pierwszego pytania, czyli w jakiej ilości najlepiej spożywać kurkumę oraz kurkuminę. Uważa się, że jeżeli o kurkumie mowa, to dawka bezpieczna wynosi 5 g na dobę, choć, co ciekawe, nie wykazano jej toksyczności przy znacznie większych ilościach. Niektóre badania kliniczne dowodzą, że jest ona bezpieczna nawet przy dziennej dawce 12 g przyjmowana przez 3 miesiące. Pytanie numer 2. Czy spożywanie kurkumy może wywoływać skutki uboczne? Choć kurkuma uznawana jest oczywiście za bezpieczną i dobrze tolerowaną przyprawę, jej spożywanie może wiązać się z pewnymi skutkami ubocznymi. Do tej pory zidentyfikowano kilka przypadków alergicznego kontaktowego zapalenia skóry oraz pokrzywki wywołanych oczywiście kurkuminą. Ponadto duże dawki kurkumy mogą przyczynić się do występowania zaburzeń żołądkowo-jelitowych, takich jak nudności, biegunki oraz ból brzucha. U niektórych pojawił się także ból głowy oraz żółte zabarwienie stolca. Warto mieć świadomość, że kurkuma wchodzi w interakcję z niektórymi lekami, o czym opowiem zaraz. Kolejne pytanie. Jakie są przeciwwskazania do stosowania kurkumy? Głównym przeciwwskazaniem do stosowania kurkumy jest uczulenie na jakiekolwiek zawarte w niej substancje oraz rośliny z rodzaju imbirowatych. Jako że może ona stymulować skurcze pęcherzyka żółciowego i wydzielanie żółci, nie zaleca się jej przyjmowania pacjentom z kamicą żółciową oraz niedrożnością dróg żółciowych. Jej duże ilości nie są również wskazane dla osób ze skłonnością do tworzenia kamieni nerkowych, a to wszystko za sprawą znacznego wzrostu stężenia szczawianów w moczu. Pytanie kolejne. Czy kurkuma jest dobrze przyswajana przez organizm? Kurkumina charakteryzuje się niską przyswajalnością u ludzi, nawet przy stosowaniu wysokich dawek. Dzieje się tak, ponieważ jest ona substancją słabo rozpuszczalną w wodzie, co sprawia, że jej wchłanianie z przewodu pokarmowego oraz dystrybucja do tkanek jest bardzo niewielka. Co więcej, jest ona szybko metabolizowana i usuwana z naszego ciała. Ale można to zmienić. O tym w następnym punkcie. A kolejny punkt odpowiada na pytanie, jak zwiększyć biodostępność kurkuminy. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie wchłaniania kurkuminy jest połączenie jej z piperyną, czyli substancją, która naturalnie występuje w czarnym pieprzu. Według badań naukowych zwiększa ona przyswajalność powyższej substancji nawet o 2000%. Innym związkiem korzystnie wpływającym na jej biodostępność jest lecetyna. Związek obecny m.in. w żółtkach jaj, kolejno w ziarnach słonecznika, fasoli, rybach, orzechach oraz awokado. Ponadto, według doniesień naukowych, przyswajalność kurkuminy można zwiększyć poprzez poddanie jej obróbce termicznej. Według niektórych badaczy warto również spożywać ją w towarzystwie tłuszczu. A czy kurkuma wchodzi w interakcję z lekami, czyli z czym jej nie łączyć? Oczywiście kurkuma może wchodzić w interakcję z rozmaitymi lekami, uwaga, wzmacniając lub też osłabiając ich działanie.
Na liście farmaceutyków, z którymi nie należy jej łączyć, znajdują się m.in. leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwnadciśnieniowe i zobojętniające kwas żołądkowy, czyli cymetydyna, ranitydyna oraz omeprazol. Ponadto dużą ostrożność należy zachować przy przyjmowaniu antybiotyków. Co więcej, kilka badań naukowych wykazało, że kurkumina może wzmacniać lub też hamować działanie niektórych środków chemioterapeutycznych. Pytanie kolejne. Jak przechowywać kurkumę? Otóż mieloną kurkumę należy trzymać w suchym i ciemnym miejscu, najlepiej w szczelnym pojemniku, to też pudełku próżniowym albo słoiku z uszczelką. Przechowywana w ten sposób będzie się nadawała do spożycia nawet przez kilka miesięcy. Natomiast świeży korzeń kurkumy należy oczyścić, umieścić w lodówce, owijając go wcześniej ręcznikiem papierowym, aby zminimalizować jego ekspozycję na wilgoć. Dzięki temu przetrwa nawet 3 tygodnie. A jeśli dysponują Państwo suszonym korzeniem, to proszę włożyć go do szczelnego pojemnika, a następnie umieścić w szafce lub też w szufladzie, aby nie docierały do niego promienie słoneczne. A czy kurkuma wybiela zęby? Na popularnych blogach i serwisach można natknąć się na informację, że kurkuma świetnie nadaje się do wybielania zębów. Wielu specjalistów jednak odradza tę metodę, gdyż po dłuższym stosowaniu może ona zęby przebarwiać. Ale pamiętajmy, kurkuma działa pozytywnie na stan zdrowia jamy ustnej. Okazuje się bowiem, że może ona nie tylko przynosić ulgę przy bólu zęba oraz zapaleniu dziąseł i przyzębia, ale także zapobiega odkładaniu płytki nazębnej. Pytanie kolejne. Czy kurkuma wspomaga leczenie trądziku? Coraz więcej badań wskazuje na to, że kurkuma, a dokładniej mówiąc zawarta w niej kurkumina, może wspomagać leczenie niektórych chorób dermatologicznych, a w tym trądziku pospolitego. Jej doustna oraz miejscowa aplikacja może przynosić również obiecujące efekty przy takich schorzeniach jak atopowe zapalenie skóry, liszaj płaski jamy ustnej czy popromienne zapalenie skóry. Jeśli jesteśmy już przy skórze, warto wspomnieć, że niektórzy chętnie sięgają po kurkumę w celu redukcji przebarwień skóry. Jeśli chcą Państwo przetestować ją na sobie, polecam maseczkę skonstruowaną z 2 łyżek miodu, 2 łyżek oliwy z oliwek, soku z połowy cytryny, 2 łyżek kurkumy oraz 1 łyżki cynamonu. Wystarczy dobrze wymieszać wszystkie składniki, a następnie zaaplikować je na twarz na około 10-15 minut. Na koniec należy zmyć maseczkę letnią wodą. Dla uzyskania jak najlepszych efektów warto stosować ją 2 razy w tygodniu. A w jaki sposób wpleść kurkumę do naszej diety? Pamiętajmy, że kurkuma to tak naprawdę uniwersalna przyprawa. Możemy dodawać ją do wielu potraw, włączając w to zupy, kolejno dania na bazie mięs, ryb, owoców morza, warzyw, ryżu czy też produktów pełnoziarnistych. Ale tutaj uwaga! Przygotowując posiłek, warto pamiętać o jednej ważnej zasadzie, a mianowicie dodawaniu kurkumy pod koniec obróbki cieplnej, po to, aby uniknąć gorzkiego smaku. Kurkuma to przyprawa, która doskonale sprawdzi się także jako składnik napojów, takich jak herbaty, soki, koktajle czy też lemoniady. Na szczególną uwagę zasługuje tzw. złote mleko, czyli specjał medycyny ajurwedyjskiej stosowany m.in. w leczeniu przeziębień, a w tym kaszlu oraz bólu gardła. Aby go przygotować, muszą się Państwo zaopatrzyć w następujące komponenty. 1 łyżeczka mielonej kurkumy, 1/4 łyżeczki mielonego imbiru, 1 łyżeczka cynamonu, 1 stołowa łyżka miodu, 1 łyżeczka oleju kokosowego, 1 szklanka mleka krowiego lub też dowolnego napoju roślinnego. Przyrządzanie złotego mleka jest naprawdę proste. Wystarczy umieścić wszystkie komponenty w niewielkim rondelku, a następnie podgrzewać je, ale uwaga, na małym albo średnim ogniu. W trakcie obróbki termicznej należy wszystko dokładnie mieszać, aby składniki dobrze się ze sobą połączyły. I pamiętajmy, miód najlepiej jest dodawać na samym końcu, gdy napój nieco ostygnie. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę, jak zawsze. No właśnie, widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.